chyba możemy do siebie mówić, bo się znamy też od dłuższego czasu. Koniec, nie będziesz tego mówił. Do każdego tak mówisz. Bo każdego nie, tak. Nie, ale proszę nie tłumaczyć ludziom, że ty się zastanawiasz. Zobacz, jaka cenzura. Dobra, jeszcze raz, wyłącz to i włącz, żebym ja tu nie musiał tony rzeczy kasować. Dobry wieczór Państwu, witamy na Remanencie Tygodnia. Dzisiejszym gościem jest Stanisław Balicki, dziennikarz Dziennika Bałtyckiego. Dobry wieczór. Staszku, od niedawna chyba pracujesz w Dzienniku Bałtyckim. Owszem, jakieś 2 tygodnie. Ale już zainteresowała się Tobą Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza interesuje się zawsze dziennikarzami nowymi i z mediów konkurencyjnych. Jak to jest, powiedz mi? No cóż, może to powód do w ogóle jakiegoś zadowolenia, że mnie zauważono. No ale zauważyli cię podczas Marszu Równości w Gdańsku. No to nie wiem, występowałeś tam, czy pisałeś coś na ten temat? Napisałem relację. No i? No i chyba się nie spodobała. Ja może zacytuję to, bo to jest bardzo ciekawe. Ja ogólnie rzecz biorąc czytałem kilka razy, o co w tym zdaniu jednym chodzi, ale nie do końca mogę to zrozumieć. To przeczytam ze wstępem i to zdanie, które się nie spodobało panu redaktorowi Sandeckiemu z Gazety Wyborczej Trójmiasto. Maciej Sandecki wyprodukował taki artykuł pod pięknym tytułem Prawicowe media nieustannie zgorszone gdańskim marszem równości, co tym razem oburzyło świętoszków. W cudzysłowie tutaj oczywiście jest napisane. I właśnie tu jest zdanie na twój temat. Do tego chóru dołączył jednak w tym roku także Dziennik Bałtycki, który niedawno został wykupiony przez państwowy Orlen. Nowy dziennikarz Dziennika Bałtyckiego Stanisław Balicki w swojej relacji z marszu wcisnął takie zdanko. I tu jest twoje zdanie. Natomiast część uczestników manifestacji opacznie zrozumiała wezwania do promowania tolerancji, obrażając w trakcie parady zwolenników innych opcji politycznych. Chodzi po prostu o wulgarną przyśpiewkę, której nie chciałem cytować. Natomiast była to relacja. Zasady dziennikarskie są dwie. Pisz to, co widzisz i jeszcze taka językowa, pisz jak mówisz. I no cóż, słyszałem wulgarne słowa, no to skierowane przeciw ludziom uważanym przez uczestników marszu za swoich przeciwników politycznych. Tak to zrelacjonowałem i nie widzę w tym nic nienawistnego, nietolerancyjnego. Po prostu opisałem jedno z zachowań podczas marszu. W ogóle cały marsz zaskoczył mnie tym, że był generalnie niekonfrontacyjny i zawarłem to również w tekście. To jest jedno z ostatnich zdań, które podsumowuje no, incydentalny w zasadzie wybryk. Ty myślisz, że tak oburzyło pana Sandeckiego to zdanie? To... Znasz w ogóle pana Sandeckiego? No bo to chyba dziennikarz jest taki z wieloletnią już praktyką w pisaniu różnych takich tekstów. Owszem, mijamy się na konferencjach prasowych, witamy się. Kolega Maciej mnie tu tytułuje, kolega Stanisław, więc mogę coś opowiedzieć o tym, co sądzę o mieszaniu informacji z komentarzem kolegi Macieja. No ale tutaj nawet twój cały życiorys zawodowy przytoczył w tym artykule, no bo teraz pracujesz dla Orlenu, wcześniej pracowałeś dla Gazety Polskiej, no to nie są gazety, które wśród ludzi Gazety Wyborczej są, nie wiem, uważane jako opiniotwórcze.
Komunista? Post? Gorzej. Gazeta Wyborcza? Gorzej. Gorzej nie ma. Jeżeli grzechem jest pracować w jakimś tytule, to nie będę tego komentował. No, okej. Okay. No dobrze. Słuchaj, nie wiem, czy zapoznałeś się też z wywiadem, jakim udzieliła pani Dulkiewicz, czyli prezydent naszego miasta, panu Tomaszowi Lisowi. Nie będziemy go tutaj mocno komentować, ale po prostu ja podejrzewam, że jest to kolejny przykład wywiadu, za który Gdańsk zapłaci, za który zapłacą mieszkańcy. Nie wiem, zobaczymy faktury, to będziemy o tym rozmawiać. Wolę od tej strony wolę nie komentować sprawy. No dobrze, ale powiedz mi, czy coś w treści ci się podobało, czy ten artykuł był, czy ten wywiad był taki no, dosyć fajny, czy wciągający, czy taki jak zwykle, czyli mówienie napis na to, co jak rządzący rządzą źle i jak w Gdańsku jest dobrze i jak jesteśmy tolerancyjni. Nie wiem, czy pobieżnie dosyć przejrzałem, nie zauważyłem nut jawnie konfrontacyjnych wobec PiS-u, natomiast owszem, pewna taka lukrowana wizja Gdańska jako miejsca chyba no, mekki pewnej tolerancji i tego typu spraw, owszem, z wywiadu przebija. No ale nie wiem, zauważyłeś, że tam po prostu, no właściwie Tomasz Lis pisał, Tomasz Lis pytał właściwie o rzeczy, które są no, bieżącymi problemami tak naprawdę. Pytał o granicach na Białorusi, pytał o uchodźców, którzy są w Gdańsku. Nie wiem, jakiś, a z drugiej strony pani prezydent zarzucała mu, że pan Tomasz Lis wtrąca ją w wielką politykę, a chyba pani Dulkiewicz tą wielką politykę tworzy w Gdańsku i wciąga nas, mieszkańców. Nie wiem, czy pani Dulkiewicz tworzy wielką politykę, natomiast wygląda na to, że bardzo by chciała. Tak? Myślisz, że będzie startować, przepraszam, w jakichś wyborach przyszłych, takich szerszych? Zobaczymy. Do Sejmu, do Europarlamentu może? Nie wiem, to trudno. Trudno naprawdę tak dywagować. No dobrze. Widzę, że oszczędny jesteś w komentarzach, okej. Okay. Ale słuchaj, przeczytałem twój artykuł na temat BTS-u w Gdańsku. Taki luźniejszy temat. BTS-y to są stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. I powiedz mi, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim? Bo dla mnie to jest zadziwiająca sytuacja. Miasto Gdańsk nie chce budować tych BTS-ów? Wiceprezydent Monika Habior w piśmie, które nie wiadomo do kogo jest adresowane, to zostało zakryte na tym piśmie, informuje, że nie zgadza się na montaż instalacji telefonii komórkowej na dachach szkół. Nie zgadza się w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci uczących się w tych szkołach, ponieważ według wiceprezydent Habior wyniki badań kwestii wpływu promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki są, cytuję, niejednoznaczne. Znaczy one są faktycznie niejednoznaczne, czy one są w jakiś sposób potwierdzone naukowo, że szkodzą bądź nie szkodzą? Nie wiem, zapytałem eksperta. Profesor Rafał Lech z Politechniki Gdańskiej odpowiedział mi, że powodów do obaw nie ma, że sprawa jest regulowana normami, które trzeba spełnić, normami poziomu promieniowania elektromagnetycznego, które trzeba spełnić w każdej instalacji montowanej. One są monitorowane. Zgodę na instalację wydaje się, gdy nie przekracza ona norm promieniowania. I że jeżeli nawet
balibyśmy się poziomu tego promieniowania, które z jakiegoś powodu być może incydentalnie przekroczyłoby normę, czy też nie ufamy badaniom, że te normy wyznaczają poziom bezpieczny dla zdrowia, to nie montowanie akurat na dachu tego budynku, w którym chce się chronić ludzi, instalacji jest przeciwskuteczne, ponieważ jeżeli on zostanie zamontowany, jeżeli BTS zostanie zamontowany na sąsiednim budynku, to charakterystyka promieniowania anteny jest taka, że wytwarza o wiele większą moc promieniowania elektromagnetycznego w sąsiedztwie, a nie pod sobą. Ale właśnie. Jest jeszcze jedna sprawa, moc tego samego promieniowania na tej samej częstotliwości emitowanego z telefonu komórkowego, który mamy przy uchu, ona jest wielokrotnie większa niż promieniowanie z BTS. No ale właśnie, na drugi dzień miasto Gdańsk udzieliło z drugiej odpowiedzi, gdzie stwierdziło, że padły niefortunne słowa i właściwie to rzeczywiście oni nie chcą montować tych BTS-ów, ale z całkowicie innego powodu, bo chcą tam montować panele elektrowoltaiczne. No to była zabawna sprawa, jak bardzo jednoznaczne stwierdzenia nazwać niefortunnymi, powiedzieć, że nie o to chodziło i wyjaśnić, że chodziło o coś zupełnie niezwiązanego z tematem. Znaczy, ja podejrzewam, to moje odczucie jest, że pani po prostu wiceprezydent nie zasięgnęła żadnej opinii naukowej, tylko po prostu kierowała się emocjami i swoim sercem i myślała, że właściwie jak w Kraśniku nie będą montować, to jej u nas też nie. No, wpisała się w szereg wojujących, opierających swoje poglądy na teoriach spiskowych. Nie mówisz o foliarzach. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co to są foliarze, no, natomiast teorie spiskowe wyciągają po prostu. Chodzi mi o tych, którzy uważają, że powodem całego zła jest telefonia piątej generacji. Mimo, że przez cały czas używają. Nawet nie komunikują swoje poglądy za jej pomocą, dzięki serwisom społecznościowym osiągalnym przez te urządzenia, które to emitują, to straszne promieniowanie elektromagnetyczne, umawiają się, gromadzą i całe życie społeczne tych grup właśnie jest zapośredniczone dzięki tej technologii. Dobrze, słuchaj, i ostatni taki temat to obchody kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak zwykle Gdańsk, właściwie chyba wszyscy są podzieleni, no w Gdańsku to bardzo mocno widać. Każdy ma swoje obchody, miasto Gdańsk swoje, Muzeum II wojny światowej i posłowie PiS-u swoje. Jak ty na to patrzysz, czy to jest normalna sprawa, czy raczej no, takie obchody powinny raczej łączyć? No oczywiście, że powinny łączyć, a ten podział, zamknięcie się w zasadzie w niekomunikujących się z sobą bańkach informacyjnych, to jest bardzo zła rzecz. Czy można odczuć po prostu, można mieć takie wrażenie, że są jakieś dwa różne momenty wybuchu II wojny światowej. No każdy obchodzi swoich bohaterów. Bardzo rzadko są to bohaterzy wspólni, mimo że no nie ma to zupełnie sensu. No nie ma, tyle można na ten temat powiedzieć. A może wrócę przy tej okazji do kolegi Macieja. O! Czyli jednak troszkę ubudł, czy nie? Ja wiem. Nie wiem, może chciał coś sprowokować, aha, raczej reakcję jakąś, natomiast bojówek Antify nad ranem pod moimi drzwiami się nie spodziewam, także raczej mnie to wszystko rozbawiło, ale jeśli chodzi właśnie o taką zupełną rozmijanie się komunikacji dwóch grup, no to właśnie bardzo, bardzo zła rzecz się stała, że to dotyczy również mediów, bo media powinny informować,
a nie skupiać się tylko na gronie czytelników o należących może właśnie do jednej bańki informacyjnej. Kolega Maciej uważa, że od razu klasyfikuje w ogóle tytuł Dziennik Bałtycki, już jest pewny, gdzie ten Dziennik Bałtycki leży, w której bańce, ze względu na to, że wcześniej pracowałem w innej gazecie, co do której też on uważa, że jest pewne, że w tej przeciwnej bańce i cóż. Może uważa też, że uderzył w najsłabszego, dwa inne tytuły publikatorów wymienia. Tam tytuły są jednoznaczne, dotyczące reakcji, relacji z Parady Równości. U mnie wyciągnął jedno zdanie, które było nie tyle może krytyczne, co po prostu opisywało przekaz, który pojawił się podczas parady. No i cóż, uznał, że tak pisać nie należy. Nie powinno być takich ludzi, którzy uważają, że mogą narzucić, jak pisać należy, a jak nie. No, ale to Gazeta Wyborcza zawsze miała taki przekaz, że ona musi pouczyć. Nie tylko, że poucza swoich czytelników, poucza, ale i poucza też dziennikarzy innych gazet. Jak mają się wyrażać, co mają pisać i jak mają pisać. Ja odnoszę takie wrażenie, bo nas też pouczano. Tak, taką nadredakcją jest. Nadredakcją. No cóż, skoro się tak czuję. Ja mam swojego redaktora naczelnego. Nie chciałbyś być, żeby. Nie chciałbyś, aby był to pan Sandecki. Czy chciałbyś? Nie spodziewam się takiej sytuacji. No, dużo może jeszcze się zmienić. Stanisławie, dziękuję ci bardzo. Dziękuję za wizytę. Andrzeju. Jesteś bardzo oszczędny w słowach, ale to może jest twoja zaleta. Jestem, przez wiele lat pracowałem po drugiej stronie kamery i bardzo unikałem wchodzenia na tą stronę. Rozumiem. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Jeszcze raz dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia.